sali kinowej! Wow, co to jest? To jest prawdziwa sala kinowa. I co tutaj jest? Czy to jest mój odcinek i to jesteś ty, Pimpek, widzisz to? Dokładnie, możemy sobie obejrzeć wszystko! Ale jak to obejrzeć wszystko? No normalnie, zobacz na to, puszczam! Co? To naprawdę działa, to jest odcinek, wow! Dobra, 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 czekaj chwilę, dam pauzę i to naprawdę leci w kinie, ej, to jest zarąbiste, Pimpek, to dawaj, siadamy sobie na swoim miejscu, a ty możesz puścić. Dobra, puszczam, Luczek! Wow, i to naprawdę działa. Skupmy się na filmie. Tak wygląda najgorsze auto, które jedzie 1 km na godzinę. A to jest epickie auto, które rozpędza się do prędkości 9 milionów kilometrów na godzinę. I dzisiaj zbudujemy takie auta i autostrady do nich. Kto wygra w konkursie epickich aut? Pimpek, czym ty jeździsz? A to jest moje super auto i autostrada. Przecież to wygląda tak nudzko, Pimpek. Poczekaj, ja ci pokażę, co to znaczy prawdziwe auto i autostrada. Dobra, tak więc my też musimy coś zbudować. Sobie coś takiego. I tutaj będzie salon samochodowy, gdzie będziemy sprzedawać nasze auta. Tak więc zróbmy sobie podłogę. Okej, wygląda to dobrze. To wygląda dosyć spoko. Zróbmy sobie tutaj takie oto wejście. I na górze napiszmy tutaj taką informację, że tutaj będą auta. No i świetnie. Tutaj będzie znajdował się nasz salon samochodowy, gdzie będziemy sprzedawać różne auta. A nasze auta będą stały w tych oto tutaj pomieszczeniach. To znaczy tutaj. I będą one oddzielone taką oto tutaj ścianą. Okej, no i wygląda to dobrze. Tutaj w środku będzie stało jakieś auto, które za chwilę wam pokażę. Dostawmy tutaj również najlepsze auta. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest prawdziwa fura. Pimpek, takiej nie ma, widzowie. Jest pierwsze auto możliwe do kupna. Wow, jak to wygląda. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Możemy sobie oczywiście do niego też wejść. Wow, dobra, to wygląda naprawdę epicko. Ale oczywiście trzeba będzie je kupić. Za chwilę to zabezpieczymy. Takie czerwone. Wow, jak to wygląda. W środku również jest czaderskie. Tutaj oczywiście kolejne. Wow, to jest jakieś, widzowie, BMW. Czy wy to widzicie, jak to wygląda? Nie wiem, czy Pimka będzie stać na takie auto. Dobra, to jest chyba jakieś sportowe. Czy wy to widzicie? Weźmy sobie do środka. Wow, pełno przycisków. Nie no, to wygląda naprawdę epicko. I tutaj stawmy ostatnie auto, czyli widzowie, jakieś Audi to jest. Patrzcie to, jak to wygląda. RS4. Czy wy to widzicie? Jak to wygląda w środku? Ktoś jechał 250 km na godzinę. Auta są naprawdę dosyć szybkie. Na końcu sprawdzimy oczywiście ich szybkość. Ale zobaczmy sobie, jak to wygląda w środku. Wow, dobra, wejdźmy sobie i wow, to wygląda naprawdę epicko. Widać cały tył. To auto jest naprawdę mega. Ale żeby oczywiście nikt nam nie ukradł tych super aut salonu, to musimy zrobić coś takiego. Okej, i dać tutaj oczywiście szybę w taki oto tutaj sposób, że tutaj będzie wejście, co nie? I musimy dać tutaj oczywiście drzwi oraz taką oto kłódkę. Czy wy to widzicie? Żeby nikt nie mógł wejść do środka po te auto, ono musi być zabezpieczone, żeby nikt tego nie ukradł. Zobaczcie. I zróbmy tak wszędzie z wszystkimi autami. I te auto jest chyba najwięcej warte, te za mną. Okej, no i wygląda to dobrze. Każde auto jest zabezpieczone, jak tutaj widzicie. A żeby otworzyć oczywiście tą kłódkę, to ktoś będzie musiał kupić te auto. A sprzedaż auta będzie się odbywała na przykład tutaj. Tak więc postawmy tutaj oczywiście wielkie takie stoły. Okej, coś takiego myślę, że będzie git. Postawmy na tym stole jeszcze jakąś drukarkę. Taki oto komputer, żeby zapisywać sprzedaże. Połóżmy oczywiście krzesło bossa, czyli tego, który będzie sprzedawał. Czyli oczywiście my tutaj. Z drugiej strony również dajmy takie siedzonka. Jeżeli ktoś chciałby kupić, to oczywiście będzie musiał tutaj siedzieć. I oczywiście czekać. Ale teraz najważniejsza rzecz, czyli klucz, widzowie. Ponieważ w tym miejscu, widzowie, dajmy sobie tak dużo oto tu szafeczek dla ozdoby. Okej, świetnie. Ale z tej strony połóżmy skrzynkę, która będzie posiadała tajemniczy klucz do tych wszystkich aut. Tak więc uwaga, weźmy sobie tutaj, zróbmy kod 0000. No i stawmy tutaj taki oto klucz oraz kluczyk do auta. Tym kluczykiem do auta, widzowie, możemy sobie podejść tutaj, otworzyć oczywiście. Dobra, nasze drzwi, ale tym kluczykiem możemy odpalić nasze auto. Patrzcie, jak trzymam go w ręce, widzowie. Możemy sobie wejść do środka, ale my teraz nie będziemy tego robić, zrobimy to za chwilę. Teraz oczywiście wyjdźmy, zamknijmy tutaj środeczek, żeby nie można było oczywiście wchodzić. Schowajmy wszystko do skrzynki. Dodajmy tutaj oczywiście jakiś zegarek. Ponadto takie oto tutaj stoły do pracy, oczywiście z jakimiś ołówkami. Następnie, widzowie, dodajmy tutaj takie oto radio, to jest tylko na muzykę oczywiście, żeby grała tutaj jakaś muzyczka. Na górze oczywiście dajmy taki oto wiatraczek, żeby oczywiście chłodził. Dajmy ich więcej. Okej, świetnie. Zaczyna to już wszystko jakoś wyglądać. Dajmy sobie tutaj jeszcze o takie radio, żeby działały dwa radia. No i rozstawmy tutaj jeszcze oto takie kwiatki piękne, żeby były w salonie, ponieważ musi tutaj być świeżo. Więc tutaj, tutaj koło klienta oczywiście. No i pięknie, wygląda to coraz lepiej tutaj. Dodajmy tutaj jeszcze oczywiście takie dywany, żeby było tutaj troszeczkę prestiżowo. Okej, no i wygląda to naprawdę dosyć fajnie. Sami widzicie taki dywan w moim kolorze. A teraz ustalmy cenę tych aut. To jest w sumie bardzo fajne, więc musi być drogie, widzowie, 128 kości. Jeżeli Pimpek będzie chciał to kupić, to będzie musiał mi zapłacić 128 kości. To jest też dosyć spoko, ale dajmy je za 32 kości, okej.
A te widzowie, też jest spoko furka. Dajmy 48 kości, okej. No i ostatnie auto, też jest fajne, ale no dobra widzowie, ustawmy sobie 64 kości. Ceny aut mamy ustalone oczywiście, ale jeszcze postawmy tutaj wszędzie kamery, żeby nikt oczywiście nie próbował ukraść aut widzowie. Róbmy tutaj widzowie jeszcze takie oto drzwi, niech będą piękne. No i dobra, tutaj zamurujmy to. No i okej, jakoś to zaczyna wyglądać, ale zawsze auta są jeszcze na zewnątrz jak wiecie. Tak więc zbudujmy sobie tutaj taki malutki parking. Zróbmy sobie oczywiście coś takiego. Okej, niech to tak wygląda. Ale wstawmy tutaj jeszcze inne auta, które będziemy mieli w sprzedaży. Na przykład coś takiego. Coś takiego, wow. Coś takiego, wow, jaka to jest fura widzowie. Wow, jak to wygląda. To jest istna reklama widzowie. Ale zbudujmy tutaj jeszcze ogrodzenie. Okej, no i patrzcie jak to super wygląda. Tutaj sobie dodajmy jeszcze takie niebieskie kwiatki. Oczywiście moje ulubione. Dobra, skoro tutaj mamy wszystko skończone, to przydałoby się tutaj widzowie zbudować drogę. Zróbmy sobie coś takiego, okej. No i oczywiście jeszcze linie przerywane, żeby było to realistyczne, co nie? Okej, no i wygląda to naprawdę dosyć spoko. Jeszcze tutaj w naszym salonie, przy samych autach widzowie, albo przy wyjeździe, dajmy takie stacje do tankowania oczywiście. Więc sobie je zalejmy i wow! I tutaj oczywiście można zalać na początku swoje auto. Bierze się oczywiście to i można podejść do auta i je zatankować. Wow, jak to super wygląda. Ale teraz mój przyjaciel będzie musiał przejść tor przeszkód, który mu przygotujemy. Będzie musiał to oczywiście przejechać jednym z aut, które zakupi. Dobra, tak więc przedłużyliśmy naszą autostradę tutaj. Jak mój kolega się tutaj rozpędzi, to będzie mieć do wyboru widzowie dwie drogi. I tak to widzowie będzie się prezentować. I jeżeli mój kolega wybierze tą widzowie drogę po lewo, to na samym końcu zróbmy mu karę. A karą będzie widzowie wypadnięcie z całej mapy, czekajcie. Dobra, zobaczcie jak to wygląda. Tu jest przepaść na dół. Jeżeli on tutaj wleci, to będą naprawdę jaja. Ale jeżeli oczywiście się rozpędzi i wybierze oczywiście to po prawej, to będzie dobry wybór. I będzie mógł sobie jechać tutaj oczywiście dalej. Ale tutaj będzie mieć kolejną przeszkodę. A mianowicie będzie coś takiego. Czyli taka oto dziura, jego droga zwęży się i będzie taka oto malutka. Widzicie to? I zróbmy mu taką oto zawijaną drogę. No i zobaczcie jak to wygląda. To wygląda naprawdę mega epicko. Będzie sobie musiał jechać tędy i oczywiście tutaj będzie mieć zygzaki. Ale to jest dopiero początkowa przeszkoda. Za chwilę będą jeszcze lepsze. Dlatego jeżeli pojedzie sobie tutaj dalej, to będzie mieć oczywiście dalszą drogę. I tutaj na końcu znowu będzie mieć wybór widzowie. I zróbmy tutaj znowu wybór dwóch dróg. Ale tym razem widzowie nie będzie takiej ściany na końcu, więc nie będzie mógł oszukać i się zatrzymać. Będzie on musiał wybrać lewą albo prawą stronę. Damy sobie fake lawę. Czyli uwaga, zobaczcie, jeżeli włączę sobie survivala, to ona mnie nie pali. I będzie musiał tędy przyjechać oczywiście swoim autem. I dajmy to oczywiście wszędzie. A jeżeli wybierze oczywiście tutaj tą oto prawą stronę, to będzie tutaj fake woda. Czyli woda, która zadaje obrażenia. Zaprezentuję wam to widzowie. Uwaga, game mode survival i bije mnie to. Dobra, okej. To będzie naprawdę mocne. No i widzowie, mamy to gotowe. No i jeżeli mój przyjaciel oczywiście poprawnie przejedzie sobie tą oto fejkową lawą, która nie zadaje obrażeń, to tutaj dalej widzowie będzie kolejna trasa, ale z wielkimi utrudnieniami. Ponieważ widzowie, w tym oto miejscu porozstawiajmy różne oto takie pułapki. Okej. Ale to nie będzie wszystko. Ponieważ widzowie, mam tutaj taki oto blok, który, uwaga, jeżeli sobie podstawimy tutaj redstone, to aktywuje on widzowie kolce. No i w tym momencie jak mój kolega przejedzie tutaj oczywiście oponą po tym, to opona w aucie mu pęknie i nie będzie mógł jechać dalej. Tak więc dajmy sobie to oczywiście wszędzie. No i dobra widzowie, patrzcie jak to wygląda. Naprawdę jest epickie, czy wy to widzicie? To będzie na serio ciężkie. No i widzowie, jak przejdzie sobie tutaj oczywiście te przeszkody, to będzie mieć widzowie kolejną rzecz, czyli tutaj taki tor do rozpędzenia się jak najszybciej. No i widzowie, tutaj na samym końcu będzie czekać na niego coś bardzo ciężkiego, a mianowicie taka oto ściana z szyby. Będzie on musiał w nią wjechać z jak najszybszą prędkością, żeby oczywiście to rozwalić. Tak więc dajmy to oczywiście dwupoziomowe. Jestem ciekawy, czy mój kolega w ogóle to przebije. No bo głową nie da rady i tak zwykle w Minecrafcie. Ale autem to jest możliwe. Ale to nie jest koniec, została jeszcze jedna ciężka rzecz, a mianowicie takie oto górki widzowie. On będzie musiał przez nie przejeżdżać. Będzie to wyglądało widzowie w taki oto sposób. No i po prostu jego auto będzie musiało wlatywać pod tą górkę i z górki, na górkę i z górki, na górkę i z górki. Jestem ciekawy, czy on da radę. No i okej, widzowie, zobaczcie jak to za mną wygląda. To wygląda naprawdę mega epicko. Jestem ciekawy, czy jakieś auto da radę. No i widzowie, tutaj na samym końcu zrobię z moim przyjacielem najdłuższy wyścig na świecie. Zobaczymy, kogo auto będzie szybsze. A na końcu tego będzie taka oto meta. I kto przyjedzie przez nią pierwszy, ten wygrywa. I na samym końcu, widzowie, dajmy sobie skrzynkę i tak dużo kości. Wow! Ten mój tor będzie epicki. Tak więc zostawcie subskrypcję
subskrypcję z dzwoneczkiem za to, co zbudowaliśmy i chodźcie zobaczyć do Pimpka. Dobra, Pimpek, jak tam twój salon i twoje auta? Wow, jak to się rozrosło. No, super to wygląda, co? No, naprawdę bardzo fajnie. Zrobiłeś też salon. Pomiś samochodowy. Dokładnie, Luczek. Chcesz zobaczyć, co jest w środku? No jasne, że tak. Dobra, chodźmy zobaczyć, co jest w środku. Zapraszam cię. Dobra, wejdźmy sobie do środka i wow, co to... co to jest za zdjęcie takiego auta starego? Takiego brudnego? No co? To jest zdjęcie mojego auta. To jest twoje auto? Pimpek, jak to wygląda? Co to ma być? Zazdrościsz mi, co? No, nie wiem. A tutaj masz inne pojazdy. Wow. Co to jest? Okej. Okay. Czekaj, wysiądź z tego, tylko ja tym mogę sterować. Jak to śmiesznie wygląda, to jest siedzenie na takim wiatraczku. Dokładnie, mogę latać. Wow. Luczek, przygotowałem coś dla ciebie, ale najpierw musisz zatankować to auto. A, okej, czyli przygotowałeś dla mnie tor przeszkód, tak jak ja. Dokładnie, ale będzie on naprawdę trudny. Nie wiem, czy ci się go uda pokonać. Wydaje mi się, że mi się uda. A teraz weźmy sobie oczywiście tutaj, zalejmy auto. Uwaga i pięknie, wow, jak to wygląda. Dobra, wydaje mi się, że już zatankowaliśmy auto. I co, wejdę sobie w nie i uwaga. Tutaj, tędy, dokładnie. Dobra, okej, jadę sobie, uwaga, po tych torach. I co tutaj jest? Okej, tu jest jakiś... Będziesz musiał się rozpędzić, Luczek, bo inaczej może się źle dla ciebie skończyć. No dobra, w takim razie, uwaga, rozpędzam się. Te auta są w ogóle takie słabe, ale dobra. Wow! Wszystko w porządku, Luczek? Nic ci się nie stało? Tak, wszystko w porządku. Kurde, Felek, dobra, jadę dalej. O nie, tutaj widzę przeszkody. Uważaj na te kolce z drewna, żeby przez przypadek nie przebiło ci opony. No właśnie, tego się najbardziej boję. Dobra, jadę sobie tędy. O nie, co tutaj jest? Tutaj masz TNT. Lepiej ich nie dotykaj, bo wybuchną. Dobra, nie, na pewno ich nie dotknę. Uwaga, o, idealnie. Dobra, pięknie. Przecisnąłeś się, no a teraz uważaj. Masz tutaj, jak widzisz, takie rzeczy, które chcą cię zatrzymać. Przeszkody, ale dobra, daliśmy radę. I teraz, gdzie ja mam jechać? Tutaj, zapraszam. Aha, to jest labirynt. Dokładnie. Nie, będziesz musiał wybrać odpowiednią drogę, ale tylko jedna jest poprawna. Ale gdzie ja mam gdzie ja wyjadę? A tutaj no, widzę! Udało ci się! Udało mi się! Co to to jest? No tutaj masz łódkę i będziesz musiał przejść przez ten tor. Aha, czyli łódką muszę. Musisz zmienić pojazd, ale pamiętaj, nie możesz dotknąć koloru czerwonego. Aj, dobra, czerwonego, dobra, okej. Okay. Dotknąłeś! Przepraszam, 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 dobra, jadę. Nie. O! O, prawie dotknąłeś, widziałem to. Dobra, dam radę. O, dobra. Idę. Idealnie. I ostatni skręt teraz. Już jesteś blisko. I udało mi się. O, dobra. Gratulacje, Luczek. Dzięki. Zobacz, co jest w skrzynce. Wow, ile tu jest rzeczy. A teraz, Pimpek, chodź do mnie. Dobra, Pimpek, a teraz jesteśmy przed moim komisem. Wow, nie mogę się doczekać, co znajdę w środku. Na wstępie witają cię takie oto fury. Wow, widzisz to? Yo, co to jest przed tym... Yo, co to jest przed tym sklepem? To są najlepsze auta, które oferuje nasz salon. Tu jest nawet Porsche, widzisz to? Porsche, co jest? Tak jak z prawdziwego życia. Jasne, że tak, o to tutaj chodzi. Ale w środku jest jeszcze lepiej, chodź, zapraszam cię. Naprawdę? Nie wierzę w to. Tutaj jest wielki napis auta i zapraszam cię do środka, Pimpek. Pyk, pyk. No całkiem ładnie to... Wow! Ale tu jest nowocześnie. Podoba ci się, Pimpek? No pewnie. Nawet są wiatraki. I takie kamery, jakby ktoś chciał ukraść auto. Tak jest, bezpieczeństwo ponad wszystko. Ale zobacz sobie, jakie auta mamy na sprzedaż i ich cena. Może będziesz chciał któreś kupić. Ale kozackie auta i te wszystkie są na sprzedaż? Tak jest, tylko zobacz, czy będzie cię na nie stać. Na górze jest cena ich. Widzę, 32 kości. Ale to auto nie jest jakieś ciekawe. Nie jest ciekawe? Przecież te auto jest w twoim kolorze tak w sumie. No niby tak, ale kosztuje tylko 32 kości. Coś musi być z nim nie tak. No, może dobrze myślisz. Wydaje mi się, że o, to auto będzie idealne. Za 64 kości chcesz kupić? Mhm, idealnie, właśnie tyle mam. Okej, w porządku, ale zobacz, nie możesz jeszcze otworzyć tych drzwi, ani wziąć auta. Zapraszam cię tutaj do kupna, tutaj sobie usiądź, proszę cię bardzo, a ja sobie też usiądę. No i proszę bardzo, co chcesz kupić? Chcę kupić to auto za 64 kości. Okej, to zapraszam tutaj oczywiście do rzucania kości. Dobra.
Dobra, proszę bardzo, przeliczyć idealnie 64 kości. Tak jest, wszystko się zgadza. Dobra, to idę panu tutaj oczywiście, piszę sobie PIN i wezmę dwa tutaj kluczyki. Jeden będzie dla pana, proszę bardzo, kluczyk od auta. Dziękuję bardzo, na pewno mi się przyda. Jasne, a drugi tutaj otworzy panu bramę do wyjazdu. Okej, tak więc czy jest pan gotowy? Tak, nie mogę się doczekać, proszę, otwórz mi to. Dobra, uwaga, otwieramy i wow, dobra. Pięknie otworzone, proszę wejść sobie w auto oczywiście, niech pan sobie zobaczy. Wow, to jest to, kluczyki na swoim miejscu, no i elegancko. Jasne, już widzę, że pan włożył, ale niech pan jeszcze tutaj nie wyjeżdża, chwilę. Wow. Dobra, ja tutaj wszystko widzę, ale pan zakupił furę tutaj w środku, elegancko, czy pan widzi jak to wygląda? To jest kozackie. Dobra, to proszę sobie wyjechać z salonu. Wow, Pimpek, jaką ty masz furę teraz. Dzięki, Lucz. Teraz musisz zatankować sobie auto. No dobra, to co? Muszę wziąć to do łapki i tankujemy. Tak jest, zatankuj auto. Ja tutaj całe widzę w środku. Ale to auto jest naprawdę epickie. Dobra, proszę, wyjedź sobie z tego salonu aut. Ale Pimpek, w tym momencie przygotowałem dla ciebie tutaj taki oto tor przeszkód. Możesz sobie przejechać i no jestem ciekawy, jak sobie poradzisz, co nie? O nie, dopiero co kupiłem te nowe auto i zaraz je rozwalę. O no niestety, dobra. Zobaczymy, jak się rozpędzisz. Tutaj jedziesz i musisz wybrać szybko lewą albo prawą stronę. Co wybierasz? A, no wybieram tą szybko. No, o nie, to jest zła strona. Teraz wlecisz. Ja nie mogę, ale jaja. Pimpek, to była zła droga. Musisz wybrać tą po prawej. Zapraszam cię. No dobra, teraz mi się na pewno uda, bo ta droga będzie dobra. No tak, ta droga już jest dobra. Okej. I o, dojeżdżamy do kolejnej rzeczy. Zatrzymaj się lepiej. Wow, co tu jest? Tutaj jest taki malutki haczyk, ponieważ droga się zwęża i masz tutaj taką malutką przeszkodę. Zapraszam cię. Musisz tą furą tutaj skręcić na prawo, no i przejechać. Nie, proszę. Jeden niewłaściwy ruch i moja fura spada do otchłani. Właśnie widzę, co ty robisz. Nie, ty, co ty robisz, Pimpek? Czekaj, muszę skręcić i dobra. Wow. Dobra, jest okej. Ale to jest naprawdę ciężkie, ta fura nie da rady. Nie, Pimpek, jak to się trzyma, co to jest? Pimpek, co ty odwalasz? Nie, to się nie trzyma. Leciałeś na dół. Okej, Pimpek, jakoś ci się udało, ale to było jednak ciężkie, co nie? Mega ryzykowne, a co ja tam widzę dalej? Ja będę musiał wybrać między wodą a lawą. Tak jest, teraz musisz, o co ty się tak rozpędzasz, co ty odwalasz? Teraz musisz wybrać lewą albo prawą stronę. Która będzie dobra, lawa czy może woda? Co wybierasz? Wydaje mi się, że woda będzie dobra. Ale no bo na pewno? To jest woda. Na pewno? Nie wiem, no dobra, wybiorę to, bo taki kolor ma też moje auto, czyli niebieskie. No dobra, to leć, no dobra, leć, uwaga. Wow! Ała, bije mnie! O nie, bo to jest złe! O, nie padłeś, Pimpek! Dobra, wybieram teraz tą lawę, ale jak ona ma być dobra? Moje auto się zniszczy! Dobra, wchodzę tu! Zaufaj mi, Pimpek, dawaj, let's go! O, widzisz? O, ale ty się jarasz, ale nie zadaję ci HP, co nie? Tak, mam ognioodporność, ta lawa jest dobra. No tak, ta lawa w ogóle nie niszczy nawet auto. I teraz, uwaga, jak wjedziesz, poczekaj, stój, bo to są kolce. Tutaj masz cały tor przeszkód do przejechania i powoli musisz to przejechać, Pimpek, to ciągle się fajczy. Spokojnie, muszę uważać, bo moje opony świeżo nie są tędy, z salonu. Nie środkiem. O kurczaki, dobra, to ja ci dam przejście. Tu ja jestem wkurz, nie, tak nie będzie. Proszę mi to zniszczyć. No nie, no co ty odwalasz, Pimpek? To jest oszustwo. Żadne oszustwo, kupiłem świeże auto i nie chcę, żeby mi się zniszczyło. No nie wierzę, kurde, dobra, przejedziesz to jakimś cudem, ale te opony ci dalej działają. O, i tutaj jest przeszkoda. Co zrobisz? A, ominiesz! A, idę i co? No, fajnie. Może siądę se z tobą, zobaczę jak ty jeździsz. Dobra, a w tym momencie musisz się teraz mocno skupić, Pimpek, ponieważ na samym końcu czeka na ciebie przeszkoda szklana i musisz rozpędzić się z całej siły i w nią, uwaga, wderzyć. Tak więc zapraszam, rozpędź się i zaufaj mi. Dasz radę to przebić. Dobra, uwaga, rozpędzam się na maksa i jadę! Ja nie wierzę, jak to będzie wyglądać. Wjeżdżasz w to, uwaga, wjeżdżasz i co, wszystkie szklane szyby bierzesz i wow! Rozwaliłeś to, gratulacje, czy to auto w ogóle żyje? Nie wiem, ale proszę cię, żeby ono zadziałało. Dobra, weź się cofnij, ja cię kręcę. Rozwaliłeś to, to jest naprawdę mocne. Gratulacje, a teraz czeka na ciebie kolejna konkurencja, czyli musisz tutaj przejechać tutaj tą górkę. Jestem ciekawy, czy twoje auto da radę. Oj, wow, ale daje radę. Dobra, dawaj, jedź dalej, jedź,
jedź ciągle, jedź. Dobra, lecę, lecę, lecę. O matko, wow, ale tu są turbulencje. Tak, o to chodzi, jak to wygląda. Ale daję radę, ty. Powoli jakoś dajesz radę. Chcesz wejść ze mną do auta i zobaczyć, jak to wygląda? Jasne, to że tak. Czekaj, bo jestem z tyłu. Nie, 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 poczekaj, poczekaj. Dobra, siedzę z przodu, Pimpek, dawaj. Lecimy, to musimy. To działa. Wow, to jest straszny, jak jakiś wypadek samochodowy, Pimpek. O, jakie to jest? Wow, dobra, ale to jest kozackie. Zjedź na dół i teraz się zatrzymaj. Ponieważ, Pimpek, w tym momencie zrobimy sobie wielki wyścig. Ja będę mieć taką oto furę Lamborghini Super Extra Hooper Duper, a ty będziesz swoją furą tutaj jechał i na samym końcu jest meta. Musisz w nią wjechać pierwszy, no i wtedy wygrasz. Dobra, Luczek, pokonam cię. No mi się wydaje, że ja to zrobię. Teraz widzowie muszą zostawić subskrypcję przed tym wielkim wyścigiem. Zostawcie subskrypcję i kibicujcie mi, bo na pewno to wygram. No mi się wydaje, że ja to wygram. Dobra, wsiadam w auto i uwaga, moje Lambo jest gotowe. Wciskam wszystkie przyciski i to jest taka bestia, że nawet nie chcesz sobie wyobrażać. Pimpek, widzę cię tutaj za szybą. Ja też cię widzę. Dobra, uwaga, to co? Jak ja wyglądam w tym Lambo? 3, 2, 1, go, 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 go. O dobra, chyba moje auto jest szybsze. Uwaga, wow. Nie. Tak, moje auto już jest od razu szybsze. Jesteś w tyle, bardzo w tyle. Dobra, uwaga. Wow, ale ja tutaj zapierdzielam. Dobra, uwaga i putrz. Dobra, wow. Jestem. Aha. Dobra, wygrałem ten wyścig i kości są dla mnie, ale podzielę się z tobą. Co widzowie, zostawcie subskrypcję po więcej takich odcinków. No i koniec tego filmu. Wow, Pimpek, podobał ci się ten film w kinie? No pewnie, on był kozacki. Ale patrz, co ja mam. Widzisz ten blok? Co to jest? To jest blok lawy? Co ty gadasz, Pimpek? Co to jest? Tak, to jest blok lawy, a tutaj co mam w ręce? To jest blok wody, nie gadaj. No dokładnie, pamiętasz jak nagrywaliśmy taki odcinek? No w sumie pamiętam, budowaliśmy jakieś domki i to było epickie. Dokładnie, dawaj, musimy to teraz pościć. Patrz, Luczek, na to. W dzisiejszym odcinku zbudujemy mega epicki domek z lawy oraz z wody. Więc oglądnie odcinek. To jest nasz filmik o wodzie i lawie. Dobra, oglądamy go. W dzisiejszym odcinku budujemy wielki dom z lawy i wody. Powodzenia, Pimpek. Powodzenia, Luczek. Mój dom będzie najlepszy! Dzisiaj budujemy epicki dom z lawy, który nie będzie taki prosty. Jak widzicie, tutaj jest lawa, ale jest to specjalna lawa złożona w taki jeden blok. Jak na nią wejdziemy, to widzicie, nie topimy się. What? Widzicie to? Dlatego zróbmy sobie taki ogromny domek, widzowie. Zróbmy, widzowie, tutaj takie wielkie wejście, co nie? Do tego domku z lawy. Wow, jak to wygląda. Mój przyjaciel będzie myślał, że to jest główne wejście. Ale nic z tych rzeczy, ponieważ te wejście będzie złe i tutaj będzie prawdziwa lawa. Zróbmy sobie to w taki oto sposób. I zobaczcie, widzowie, dajmy tutaj tabliczki i w tym oto miejscu, widzowie, stawmy sobie taki oto obraz. I jest to, widzowie, fejkowe wejście. Patrzcie, jak on tutaj wejdzie, to się spali. I zróbmy tutaj taki napis, widzowie, wejście, żeby mój kolega oczywiście się zbejtował. Prawdziwe dobre wejście będzie z tej oto strony, ale będzie miał on do wyboru, widzowie, 3 portale, które wyglądają zupełnie tak samo, ale 2 z nich są złe. Jak wejdzie sobie w pierwszy, to tutaj oczywiście się spali w lawie, w drugim będzie tak samo, a ten trzeci będzie prowadził do środka i ta lawa nie pali. Będzie mógł sobie przejść do środka domku. Zróbmy sobie tutaj od razu takie malutkie pomieszczenie, jak on tutaj przyjdzie. Całe oczywiście lawowe. Wow. Ale dajmy sobie tutaj drzwi na kod. Ustalmy kod 222, czyli takie dwójki. Zapiszmy i postawmy tutaj tabliczkę i napiszmy pytanie. Co jest groźniejsze? 111, czyli woda? Czy może 222, czyli lawa? No i teraz mój przyjaciel będzie musiał wybrać, co jest, widzowie, groźniejsze. Jeżeli sobie wpisze 2222 i kliknie OK, to wejdzie do środka. Ale tutaj nie będzie tak łatwo, żeby wejść do tego domku, ponieważ w tym miejscu zrobimy takie oto ściany. Zniszczmy te bloki, widzowie, oczywiście skompresowanej lawy w taki oto sposób i wylejmy tutaj wszędzie prawdziwą lawę. Okej, tutaj jest, widzowie, pola na prawdziwa lawa, jak widzicie. I mój przyjaciel będzie musiał dostać się na drugą stronę, czyli tutaj. Ale to nie będzie takie proste. Będzie musiał on wykonać skok przez łódki, widzowie. Będzie musiał on stawiać łódki i cały czas, widzowie, skakać w taki oto sposób. Jest to dosyć ciężkie. Dlatego dajmy tutaj oczywiście dla niego skrzyneczkę, w której damy pełno łódek i będzie on miał jedną szansę, naprawdę, żeby zrobić te wszystkie skoki. I widzowie, w tym oto miejscu będzie mieć on naprawdę ciężkie zadanie. Zróbmy sobie takie oto schodki na górę, w taki oto sposób i wylejmy sobie tutaj fejkową lawę, czyli która nie zadaje w ogóle obrażeń. I wygląda to w taki oto sposób. Zrobiliśmy
basen lawowy. Ale patrzcie, jeżeli wskoczę na nim na survivalu, to nie będę się w ogóle palił, jak widzicie. Będę pod lawą. I teraz mój przyjaciel będzie mieć naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ będzie on musiał pływać w lawie i znaleźć tajne przejście. A będzie ono z tej strony, widzowie. Okej, świetnie. Teraz zróbmy takie oto duże pomieszczenie, które będzie miało taką oto podłogę. I żeby przejść tutaj dalej, to w tym przypadku mój kolega będzie musiał zmierzyć się ze strasznymi mobkami. Więc postawmy sobie w taki oto sposób dispensery, tutaj repeatery i poprowadźmy redstone tutaj w te miejsce. Dajmy tutaj oczywiście jeszcze dźwignię i napiszmy kliknij mnie. I w tym przypadku mój kolega będzie musiał się bić z magma cubami, widzowie. Czyli takim zamiennikiem słodkich slajmów zielonych. Więc sobie je oczywiście tutaj powsadzajmy wszędzie i zobaczmy, czy to działa. Uwaga, wow, ile tutaj jest tych magma cubów. Jeżeli widzowie się oczywiście je zabije, to one się mnożą. Jest ich naprawdę dużo. Patrzcie, zabiję jednego i nagle wychodzi ich więcej. Ale będziemy mieć ciężkie zadanie. Ale nie będziemy takimi złymi kolegami i zróbmy mu taką oto rzecz. Postawmy tutaj taki oto płotek i oczywiście pół płytkę i wstawmy tutaj jakieś przedmioty do walki, czyli na przykład mieczyk, no i różne takie przedmioty oczywiście do każdego tutaj dispensera. I jak mój przyjaciel kliknie tutaj, to wszystko dostanie do ekwipunku do walki. I jeżeli widzowie mój przyjaciel przejdzie tutaj dalej, to będzie mieć naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ tutaj będzie kolejne pomieszczenie takie i tutaj będą drzwi oczywiście do wyjścia, ale żeby je otworzyć, będzie on musiał kliknąć w dobry przycisk, który będzie ukryty bardzo daleko, ponieważ ten przycisk będzie otwierał drzwi, co nie? Dlatego zróbmy tutaj mechanizm z redstone'a, czyli poprowadźmy taki oto tutaj redstone prosto pod te drzwi. Patrzcie, jest to dosyć proste, co nie? Ale dajmy sobie tutaj jeszcze więcej tych przycisków, żeby oczywiście on ogłupiał i każdy inny przycisk, widzowie, będzie go zabijał. Dlatego za każdym przyciskiem, widzowie, połóżmy takiego oto command bloka, który będzie wykonywał komendę kill P. I jeżeli oczywiście klikniemy taki oto przycisk, to oczywiście deadniemy. Tak więc musimy teraz wszędzie porozstawiać takie oto lucky bloki. Będzie to dosyć proste, bo sobie je oczywiście skopiowałem, jak widzicie. I teraz każdy przycisk, który się nie kliknie, to oczywiście zabija. Świetnie, czyli teraz jeżeli mój przyjaciel kliknie ten przycisk i przejdzie dalej, to będzie miał on kolejne zadanie. I zróbmy tutaj oczywiście dwa pokoje. Jeden będzie niebieski, czyli w moim kolorze, a drugi będzie czerwony. I jeżeli wybierze ten czerwony, czyli zły teoretycznie, to w środku tutaj będzie naprawdę ohydnie. W taki oto sposób. Ale jeszcze oprócz tego do tego pokoju dodajmy mu na przykład wideowe szkielety, które będą go oczywiście biły. Nie umieraj, co ty robisz? Natomiast w tym niebieskim będzie to dobry wybór. Będzie to taki przyjemny pokoik z przejściem oczywiście dalej, w którym będzie dużo oczywiście kwiatków takich czerwonych w ulubionym kolorze pimpka i nasze ulubione kości. Pięknie, cały pokój w tym zróbmy. Świetnie, to wygląda fantastycznie. A jeżeli wy byście chcieli taką kostkę, zostawcie oczywiście subskrypcję na kanale. Następnie, jeżeli mój przyjaciel przejdzie dalej, to będzie mieć kolejne zadanie, żeby wejść do tego domku. Będzie on miał takie oto pomieszczenie, taką oto podłogą, którym będą takie oto straszne miny. A jak wiecie, jeżeli taką minę się postawi, a następnie zniszczy, to ona eksploduje. Wow. Tak więc zróbmy sobie tutaj takie oto przejście z tych min, gdzie mój przyjaciel będzie mieć naprawdę ciężkie zadanie, bo będzie musiał chodzić tutaj, żeby oczywiście nie dotknąć żadnej z miny. Prowadźmy sobie to taki oto sposób. Wszystko zakryjmy. I teraz będzie najciężej, ponieważ tutaj, żeby przejść sobie do następnego pokoju, to mój przyjaciel będzie musiał przejść te miny, ale będą one porozstawiane w taki oto sposób, że on będzie musiał przeskakiwać, widzowie, w taki oto krzyżyki, co nie? No patrzcie, jak to wygląda, dajcie znać. O nie, nie mogę rozwalić teraz tej miny. Dajcie znać, czy wy byście pokonali coś takiego, bo naprawdę, żeby skakać teraz między tymi minami, będzie naprawdę dosyć ciężko. I jak mój przyjaciel przejdzie sobie oczywiście te miny, jeżeli mu się uda, będzie musiał odpowiedzieć na trudne pytania. Pierwsze z nich to będzie, jaki kolor jest najlepszy. I tutaj oczywiście stawmy takie oto tabliczki i na to połóżmy obrazy. I pierwsza odpowiedź to będzie kolor czerwony, a drugi to jest niebieski. Jeżeli wybierze kolor czerwony, to oczywiście dajmy mu tutaj lawę, widzowie, taką wylejmy, że po prostu przegrał, wleci od razu do lawy i się spali. Ale jeżeli wybierze niebieski, to oczywiście przejdzie dalej, gdzie będzie kolejne takie pytanie. A pytanie będzie brzmiało, kto jest lepszy w Minecraft? Damy dwie odpowiedzi, czyli Luczek, no i oczywiście Pimpek. I oczywiście mam nadzieję, że powie, że ja. Ponieważ jak wybierze dwa, czyli Pimpek, to wpadnie znowu do lawy. A jeżeli wybierze, że lepszy jest Luczek, to przejdzie dalej. I tutaj będzie czekać na niego ostatnie, najważniejsze pytanie. Czy widzowie subskrybują ten kanał? No i
i będą dwie odpowiedzi, czyli tak oraz nie. No i oczywiście, jeżeli wybierze nie, to oczywiście spali się w lawie. A jeżeli wybierze, że widzowie subskrybują ten kanał, to przejdzie sobie dalej do następnego pokoju, który będzie naprawdę jednym z najcięższych. Ponieważ w tym miejscu widzowie, wylejmy prawdziwą lawę, okej. No i pomyślcie sobie, dobra, to wygląda dosyć normalnie. Spali się w lawie i tyle, jeżeli oczywiście wpadnie. Ale nie, będzie to, widzowie, parkour dosyć specjalny, ponieważ będzie on zrobiony z magma bloku. A jak dobrze wiecie, magma bloki również zadają obrażenia. Więc proszę bardzo, byś będzie się i tak palił i zadawał obrażenia. Więc będzie to naprawdę ciężki parkour, zróbmy go do końca. Oby tylko dał sobie radę, widzowie. Okej. Jeżeli przejdzie sobie takiego oto parkoura, oj, to będzie czekać, widzowie, tutaj na niego pomieszczenie, widzowie, w którym będzie nasz domek. Więc dajmy sobie oczywiście te drzwi, zróbmy sobie taką niebieską podłogę, dajmy sobie tutaj takie oto super kwiatuszki, połóżmy wielkie łóżko, dajmy oczywiście lampkę, żeby oczywiście świeciła w nocy, dajmy tutaj wielką kanapę, tutaj dajmy oczywiście telewizor, jakąś lodówkę na super jedzenie, stół, żeby można było gdzieś oczywiście to jeść, no i oczywiście nasze ulubione oczywiście kości. No i proszę, nasza tajna baza i nasz pokój jest gotowy. Sprawdźmy, co robi Pimpek. Pimpek, skończyłeś już swój wodnisty dom? Oczywiście, możesz zobaczyć i go przejść. Wow, ale on jest ogromny i jest zrobiony z wody? O kurczaki! Dokładnie, Luczek, jest to blok wody. Możesz go dotknąć i postawić. Nie wierzę, muszę to zobaczyć. Uwaga, faktycznie blok wody, ale super. Dobra, wchodzimy do środka. Bieramy. Wow, co to jest? Niezłe, co? Tutaj jest woda, może wystarczy, że przejdziesz na drugą stronę. Okej, to jest woda. Ej, wydaje mi się ta woda bardzo podejrzana, taka za spokojna oczywiście. Ja ci nic nie powiem. Dobra, nie, postaram się nie wskoczyć do tej wody. O! Nie, to zadaje wrażenia. Ach, to jest naprawdę ciężkie. Dobra, nie mogę wpaść drugi raz. Uwaga, wchodzę i naprawdę znowu 180? No musisz to przejść, powodzonka. Dobra, spróbuję. Udało mi się znowu. Łapeczka w górę i subskrypcja. Teraz, Luczek, nie będzie tak łatwo. Jeden diament jest dobry, a przez drugi, no, przenikniesz, czyli jest fałszywy. Czyli fałszywe diamenty. O nie, dobra, wybieram ten, uwaga. Uff, dobrze wybrałem, okej. Teraz ten, uwaga, dobrze. Oj! I teraz ten, dobrze! Nie wierzę! Okej, lecimy dalej i tutaj, wow, co to jest w ogóle, okej. Trzeba uważać na głowę, ale udało ci się. Teraz wystarczy, że skoczysz tutaj. Dobra, skoczyłem. Tutaj masz pytanie, który blok jest lepszy? No i masz odpowiedzi, blok wody, czy może blok lawy? Czyli muszę wybrać, który blok jest lepszy. Mi się wydaje, że lawy. Uwaga, o nie. Jest tu lawa, a może wybrałbyś blok wody? Zobacz, co tam jest za drzwiami. Dobra, zobaczę, co jest za blok wody. Też jest la... Nie, blok wody to jest lawa i lawa to jest też lawa? Nie, ja skądś to znam, Pimpek. Dobra, wchodzę do bloku wody. Wow, dobra, nie, lawa! Nie. O kurde! To jest lawa, która daje ci ognioodporność, czyli po prostu w niej nie zginiesz. Ale tu jest mega. A tutaj mamy wielką wodę, którą trzeba pokonać. Dokładnie, jest to król wody, więc lepiej się przygotuj. Przedmioty masz w skrzynce. Ale epickie itemy. Dobra, podejdźmy sobie do niego i uwaga, król wody. What? Ja mogę go bić. Ej, on naprawdę jest z wody cały. Dokładnie, on jest calusieńki z wody, jest szybki. Aaa, dobra, zabijam go, biję. Wow, dobra, deadnął, widziałeś to? Co, ale to było szybkie, Luczek, gratulacje. Udało ci się go pokonać. W takim razie musisz przejść przez te drzwi. Okej, wejdę przez te drzwi. Uwaga i... skrzynki. No i diamenty. Diamenty, wow, dzięki, super. Naprawdę ten domek był, no spoko, ale zobaczysz mój. Tak więc przed nami jest oczywiście domek lawowy. Ej, on też jest wielki. Nie tak duży jak z wody, ale i tak jest duży i mam wejście. Czy tutaj mogę wejść? Jasne, piszę ci wejście, proszę, wejdź do środka. O, pewnie, dzięki, Luczek, jaki ty jesteś miły. Uwaga, o, to było złe wejście. To wejście jest fejkowe. Z tej strony jest, są prawdziwe wejścia, zobacz. To masz trzy wejścia do wyboru. Wow, widzę i trzy portale? O co tu chodzi? Musisz wybrać jeden. Jeden z nich prowadzi do środka. O nie, nie wiem, który jest prawdziwy. Może ten środkowy? Uwaga, wchodzę. A, palisz się, ja cię widzę. Ty się spaliłeś, Pimpek, to był zły portal. Teraz spróbuję ten trzeci, dobra? On na pewno będzie prawidłowy. Dobra. Uwaga, wejść. O,
Tak, to jest dobry portal. Dobry portal, gratulacje. Wszedłeś do środka mojego domku. Ale to jeszcze nie jest środek, tutaj są zabezpieczenia. Co jest groźniejsze? 1-1-1 woda? 2-2-2 lawa. No oczywiście, że woda. Wpisuję 1-1-1 i nic się nie dzieje. Dobra, w takim razie wpiszę 2-2-2-2. Niech pięknie. Ci będzie. Dobrze, gratulacje. W tym momencie musisz przejść wielki parkour z oczywiście lawy, ale za pomocą łódek. Taki co? Oto sposób. Widzisz to, jak ja to robię? Ale to jest serio hard. Ciężkie. To będzie mega ciężkie. Na pewno mi się nie uda, ale spróbuję. Uwaga, Luczek, patrz na mnie. Skaczę po kolei. Wow, Pimpek, jaki ty jesteś kozak, ale spaliłeś się. O nie, ale było blisko, naprawdę. Świetnie ci poszło, naprawdę. A teraz, no nie wiem, sam zastanów się, co robić. Tutaj masz lawę. Wydaje mi się, że może będzie jakaś skrzynka pod tym. Czemu ta lawa jest taka nierówna? Mam wrażenie, że coś pod nią jest. No, powiem ci tak, podpowiem ci. Musisz tutaj pływać w tej lawie i znaleźć wyjście. Ale ja zginę, przecież to jest lawa. No chyba, że to jest fałszywa lawa. Jasne, dobra, że tak. Wchodzę tu, ale ja nic nie widzę. Pałacy Luczek, to jest ciężkie. To jest naprawdę ciężkie, ale dobrze ci idzie. Ale masz oczy czarne jak jakiś, nie wiem, zbir. Dobrze ci idzie tutaj. Ty też. Chodź tutaj. Dobra, jestem. O, pięknie udało się. Nie było łatwo. Świetnie, a teraz masz kolejne pomieszczenie i musisz po prostu, oj, przepraszam, musisz po prostu, tutaj osoby wskocz. Co, po co tutaj, co to jest, to skocz. Mnie pewnie zabije. Nie, 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 wskocz. Dobra. Wow, mam całą diamentową zbroję. Jaki to jest mechanizm, Luczek, naucz mnie tego. To jest tajny mechanizm. A teraz musisz kliknąć tą oto dźwignię. Dobra, klikam w to. Boom! Magma! I teraz magma bloki cię atakują. Musisz sobie poradzić, Luczek, dasz radę? Dam radę, spokojnie, nie martw się. Ale no nie jest dobrze. Gratulacje, Pimpek, teraz lecimy dalej. I masz takie oto pomieszczenie z guzikami. Niech zgadnę. Będę musiał znaleźć odpowiednik, który otworzy te drzwi, prawda? Tak, tak. Uważaj, Pimpek, bo tylko jeden otwiera te drzwi, a reszta zabija. Co ty mówisz, Luczek? Czyli jak kliknę w nieprawidłowy przycisk, to umrę? Tak, spróbuj. Znaczy, no, nie wiem. Czekaj, może ten jest dobry? Oho, już dedłeś, musisz znaleźć dobry przycisk. Czekaj, to kliknę może w ten tutaj na górze. No. Uwaga. No musisz poszukać. A ten? Może on będzie dobry. Tak, to jest dobry. Gratulacje, tak. Przechodzisz dalej. Teraz musisz wybrać pokój, albo niebieski, albo czerwony. Zgaduj. Wybrałbym czerwony, ale wiem, że mnie nie lubisz, dlatego wybiorę niebieskie. Kurde, nie lubię twojego koloru, ale gratulacje. Wchodzisz i to jest dobry pokój z kościami, let's go. A teraz idziemy dalej. I tutaj, ops, uważaj, bo tutaj naprawdę będzie ciężko. Czy to są miny? Jak na nie stanę, to wybuchną, prawda, Luczek? Tak, Pimpek, dobrze, no chciałeś tutaj wejść. Musisz się zmierzyć, a tutaj uważaj, bo musisz skakać. O nie, dobra, spokojnie. Jestem, nie, ale żeś zrobił, Pimpek, wybuch. Nie przeszedłbyś normalnie tego domku, ale dobra. Lecimy dalej, jaki kolor jest najlepszy? Czerwony czy niebieski? Pomyśl dobrze, co ja mogę wybrać. No pewnie, jasne, że wybrałbyś niebieski, dlatego wchodzę tutaj. Dobrze. I jest to prawdziwe. Jasne. Kto jest lepszy w Minecraft, Luczek czy Pimpek? No, ja bym się tutaj kłócił, że ja, ale wybiorę ciebie, bo pewnie to będzie dobra odpowiedź. O ty kurde! Brawo! Czy widzowie subskrybują kanał? Tak czy nie? No oczywiście, że muszą zasubskrybować. Tutaj nie ma innej opcji. Jasne, że tak. To jest prawda. Wbijaj, bardzo dobrze. O nie, czy tu jest parkour? Tak, parkour z lawą i z magma blokami. Powodzenia, Pimpek. No dobra. Ała, ale ja się palę, pomocy! No, o to chodzi, dawaj dalej, szybko, do samego końca. Musisz szybko. Dawaj, dawaj, o musisz nie. dać radę. Dawaj, brawo, brawo, brawo. Idzie ci bardzo dobrze ci idzie. Dobra, i uwaga! Pięknie! Jestem! No i proszę bardzo, tutaj jest pokój, który jest mój, czyli w tym domku. Gratulacje! O, tak, nareszcie, już miałem dosyć tego lawowego domu. Wow, ten odcinek z lawy i wody był epicki, co nie, Pimpek? On był fajny, ale pamiętasz może, jak budowaliśmy mini domek? What? Co to jest, Pimpek? To jest taki mini domek, da się do niego wejść? No pewnie, ale teraz nie ma na to czasu. Chodź, obejrzmy ten film, bo jest najlepszy. Film z budowania mini domków?
No jasne, że tak. Dobra, Luczek, to puszczam film. Dzisiaj zmierzymy się w wielkim konkursie budowania najmniejszych domków w Minecrafcie. Kto zbuduje lepszy domek? Oglądnij odcinek i oceń to. Ej, Pimpek, co ty tutaj budujesz? Jak widzisz, buduję najmniejszy domek na świecie. Wow, ty jesteś taki mały i budujesz tam domek. Dobra, to ja też idę budować. Dobra, tak więc zbudujmy najmniejszy domek w Minecrafcie. Jak widzicie, mamy naprawdę bardzo mało miejsca, bo musimy się zmieścić tutaj w tej ścianie. Tak więc weźmy sobie taki blok oto do ręki i postawmy go w tym oto miejscu. I tutaj wszystko będziemy budować. Jeżeli sobie klikniemy, to teleportujemy się do środka. Zacznijmy sobie budować oczywiście wielką ścianę w taki oto sposób. Zacznijmy budować tutaj taki mur. Okej, świetnie. W tym miejscu wylejmy sobie oczywiście wszędzie lawę. I tutaj mój przyjaciel będzie musiał przejść parkour. Ale na początku zobaczmy, jak to wygląda. Dlatego wyjdźmy sobie z tego bloku i uwaga, wow! Ale to świetnie wygląda! To jest dopiero początek naszej budowli. Wejdźmy sobie do środka i zacznijmy budować tutaj parkour. Niech zacznie się on tutaj. Weźmy sobie takie oto kraty, ponieważ jak wiecie, bardzo ciężko jest na nie skoczyć. Oj, nawet sam się spaliłem. Ale mój przyjaciel będzie musiał to zrobić. Niech w tym miejscu będzie następny skok. A w tym miejscu, widzowie, połóżmy sobie piston. Na to slime block. Taka oto dźwignia, widzowie. I jeżeli teraz mój przyjaciel skoczy sobie na górę tego, będzie musiał kliknąć dźwignię, żeby go wyrzuciło. Wow! Ale będzie on musiał wykonać jakiś oto skok. Dlatego zróbmy go dotąd gdzieś. Zobaczmy, czy to jest w ogóle realne. Uwaga i pum! Dobra, to jest możliwe. I dalej użyjmy drabiny. Zróbmy taki oto skok, żeby oczywiście tutaj musiał skoczyć. I tutaj będzie koniec tego malutkiego parkura. W tym miejscu połóżmy skrzynkę i dajmy mu złote przedmioty, widzowie. Schowajmy je do skrzynki, bo one mu będą teraz potrzebne. W tym momencie zróbmy tutaj prosty mechanizm z takich oto dispenserów, więc dajmy do nich oczywiście repeatery, a w tym miejscu dajmy guzik. I jeżeli się go kliknie, to on powinien aktywować tutaj te dispensery. A w środku nich będą szkielety, więc wstawmy je sobie oczywiście do środka i zobaczmy, czy to działa. Uwaga, działa! Okej, zobaczmy, jak to teraz wygląda z zewnątrz i uwaga, wow, ale to jest super! Wszystko jest takie małe! Widać nawet mini szkielety, ale nie widać lawy. Coś jest zbugowane, no ale okej. Okej, tak więc teraz budujemy kolejną platformę, czyli tą, żeby dojść do tego domku. Okej, wchodzimy tutaj. Tutaj zbudujmy wszystko, widzowie, na zielono. Taki oto sposób. Jeszcze podłogi zróbmy też zielone. Albo z takiej oto trawy. I tutaj będzie kolejne bardzo ważne zadanie. Ponieważ mój przyjaciel będzie musiał dostać się do tych oto ukrytych drzwi, widzowie. Będą one w taki oto sposób wyglądać, ale będą to nie ukryte drzwi, tylko ukryty przycisk. Czyli musimy porozstawiać sobie oczywiście tutaj wszędzie jakieś guziki. Dużo fejkowych i jeden prawdziwy. Musimy zrobić tutaj dużo budowli. Na przykład na początku tutaj taka zagroda, której damy sobie na przykład o takie oto mopki i nazwijmy sobie je jakoś. Nazwijmy je może, widzowie, palionowce i pokolorujmy je oczywiście na zielono. A czemu to wszystko na zielono oraz z nazwą palionowce? Ponieważ jestem wielkim fanem Paliona. A już dzisiaj będzie nowa piosenka Paliona, czyli tryb kreatywny. Czuję się najlepiej, co może mi dać? Ten kolejny dzień, nie myślę, tylko to biorę. Wygrywam to życie trzy razy na tak. Pięknie, muszą zostać te owce dla Paliona. Dajmy tutaj jeszcze oczywiście jakieś kwiaty, ale i rozstawmy tutaj też troszkę guzików, żeby mój przyjaciel myślał, że któryś z nich będzie prawdziwy. A na razie robimy tylko te fejkowe. Tutaj sobie z tej strony na przykład zbudujmy taki malutki domek. Taki trochę noobski ten domek, ale w porządku. Zróbmy jeszcze szybę temu domku pięknie i teraz zróbmy wejście do środka. I tutaj w środku musi to wyglądać jak normalny domek. Więc stawmy sobie łóżko, jakiś crafting table, tutaj oczywiście piecyk i oczywiście skrzynka. Teraz zróbmy trochę fejkowych przycisków. Jeden zróbmy na przykład pod skrzynką. Mój przyjaciel będzie myślał, że to jest prawidłowy. Kolejny zróbmy na przykład tutaj pod łóżkiem, taki oto widoczny. I dodajmy jeszcze jeden tutaj na przykład nad drzwiami. Teraz mój przyjaciel na pewno zwariuje. Dajmy tutaj więcej oczywiście jeszcze trawy i oczywiście więcej takich przycisków fejkowych. A teraz zróbmy ten prawidłowy. Dlatego musimy zrobić pod tymi drzwiami taki malutki mechanizm. I tutaj ten guzik będzie chyba to aktywował. Okej, wygląda to w taki oto sposób. A czy guzik otwiera? Uwaga, tak. I tutaj mój przyjaciel będzie musiał wejść do środka i wskoczyć. Ale jeszcze ukryjmy trochę ten przycisk. Tak więc zróbmy sobie coś takiego. Dajmy go tutaj. I teraz mój przyjaciel będzie musiał szybko to kliknąć. I pobiec oczywiście do drzwi. Oj, to będzie ciężkie. I okej, nice. I sobie wychodzimy. I pięknie, zobaczcie, jak to wygląda. Mamy już dwa światy, które będą prowadzić do naszego domku tutaj na końcu. Te owce wyglądają tak słodko. I tutaj wszystko widać, wszystkie guziki i tak dalej. A teraz zabierzmy się za trzeci tutaj blok. Zróbmy sobie taką oto ścianę. Tutaj tak samo. Tutaj.
tutaj i zróbmy całą podłogę, widzowie, z piasku. Okej, to wygląda dobrze. Tak to oczywiście się prezentuje. I teraz mój przyjaciel będzie mieć bardzo ciężkie zadanie, ponieważ w tych miejscach musimy zrobić sobie tutaj oczywiście takie oto wypustki. Wykopać oczywiście trzeba tutaj dziurę i w tych miejscach będzie coś specjalnego, a mianowicie, widzowie, TNT. Tak więc w tych miejscach musimy kłaść sobie TNT, a następnie na tą półpłytkę. I jeżeli mój przyjaciel nadepnie na półpłytkę, to wszystko wybuchnie. Tak więc będzie on miał bardzo mało miejsca, żeby przejść. Musimy dodać sobie jeszcze więcej oczywiście TNT, żeby było ciężej. Wygląda to dosyć spoko. Jeszcze dajmy sobie wszędzie oczywiście półpłytki. Musimy sami też uważać, żeby nie wdepnąć nawet na kreatywie na tym. I musimy dopilnować, widzowie, żeby mój przyjaciel tak łatwo tego nie przeszedł. Tutaj na przykład jest za łatwo, tutaj. Okej, no i wygląda to świetnie. Będzie musiał sobie przejść tutaj. Uwaga i wow, ale ładne. Zobaczcie to, tutaj widać te wszystkie półpłytki, nawet TNT takie małe w tym miejscu, co jest? Naprawdę nasze zabezpieczenia do domku wyglądają coraz lepiej, widzowie, co nie? Ale teraz zabierzmy się za kolejną tutaj rzecz. I tutaj zróbmy sobie oczywiście taki bardzo niebezpieczny tor. Dlatego zróbmy sobie w taki oto sposób tor z lodu, widzowie, który będzie zakręcał oczywiście w tę stronę, tą tutaj i oczywiście na sam koniec do tego oto właśnie wyjścia. Ale nie zapominajmy, że tutaj wszędzie oczywiście będzie lawa. I połóżmy oczywiście tutaj łódkę, że będzie trzeba będzie pływać po łódce. Ale nie będzie to takie proste, ponieważ dodajmy tutaj jakieś oto takie przeszkody do pokonania. I jeszcze jeden tutaj. Wygląda to dosyć ciężko, a mój przyjaciel będzie musiał uważać, żeby oczywiście tutaj to przejść i nie wpaść, widzowie, a do lawy, no nie. Bo inaczej się spali, co nie? Tak więc jeżeli sobie dopłynie tutaj, to w tym miejscu będzie wyjście. No i zobaczcie, jak to wygląda. Widać cały lód, widzowie, ale nie widać tutaj lawy. Lawa się zbugowała, ale widać moją łódkę i tu jest wyjście. To wygląda naprawdę wszystko już bardzo epicko. A zbliżamy się do samego końca i za chwilę zbudujemy nasz domek. Ale najpierw wejdźmy sobie do kolejnej jego konkurencji, żeby dojść do niego oczywiście. I tutaj będzie jeden z cięższych parkurów na świecie, ponieważ w tym miejscu będzie tak dużo lawy i zróbmy tutaj niemożliwe skoki w Minecrafcie. Czyli na przykład stąd 5 kratek, czyli tutaj, widzowie. No nie dam rady tego skoczyć, co nie? Kolejny zróbmy na przykład tutaj, taki daleki. No patrzcie, nie daje rady, co nie? To jest za daleko, nawet zróbmy go dalej. Tutaj zróbmy kolejny taki wysoki skok i tutaj kolejny. Patrzcie, jakie dalekie skoki. Przecież on tego nie zrobi. Ale dlatego damy mu tutaj jedno takie ułatwienie, czyli taki oto command block. I w tym command blocku zróbmy tutaj taką komendę, która będzie mu dawała speeda 1 na 10 sekund. Dajmy tutaj oczywiście jeszcze pół płytkę na to. I teraz jeżeli on w to wejdzie, to uwaga, wow, dostaje speeda. Oczywiście tutaj pisze, że na 10 sekund. Więc będzie on musiał tak szybko tutaj, o kurde, przeskakiwać te oto bloki. To będzie naprawdę ciężkie. Nawet uwaga, mi się nie udaje. I uwaga, tak jest, widzicie, to się da zrobić, ale bardzo ciężko. Ale tutaj dalej będzie jeszcze coś cięższego, widzowie, ponieważ w tym oto miejscu będzie bardzo dużo pułapek. Wiecie, widzowie, mam taki oto blok, który jeżeli się go postawi, to przybiera postać tego bloku obok, czyli na przykład diament. Ale widzowie, on jest fejkowy. Uwaga, patrzcie, tutaj chodzę po diamentach, a teraz wchodzę do niego i uwaga, spalę się. A to wygląda normalnie jak blok diamentu, co nie? Więc rozstawmy sobie wszędzie tak dużo tych bloków i naprawdę będzie to ciężki parkur do przejścia. Nie ma opcji, że mój przyjaciel to przejdzie. Nawet ja nie daję rady. Zobaczcie, widzicie, to jest bardzo ciężkie. Okej, zobaczcie, jak to wszystko wygląda z góry. Teraz zróbmy kolejną rzecz. Tak więc zróbmy sobie tutaj pytania dla mojego przyjaciela i napiszmy tutaj pytanie. Co jest lepsze? Czekolada czy warzywa? Jestem ciekawy, co wybierze mój przyjaciel. Zakryjmy sobie to oczywiście obrazami, ale jeżeli wybierze czekoladę, to spali się w lawie. Tak więc będzie musiał wybrać warzywa. I napiszmy kolejne pytanie. Czy widzowie powinni subskrybować? Mam nadzieję, że odpowie dobrze, ponieważ tutaj będzie tak, a tutaj nie. I jeżeli oczywiście wybierze nie, to będzie musiał się spalić w lawie. I jeżeli mój przyjaciel powie, że tak, to będzie w takim oto pomieszczeniu. I rozstawmy tutaj na przykład drzwi po dwóch stronach, jakieś przyciski randomowe, w tym miejscu też. Ale tak naprawdę, widzowie, będzie on musiał przejść w tym oto miejscu, gdzie stawimy sekretne drzwi. I nie ma opcji, że on się tego ogarnie. Tylko usunę jeszcze ten przycisk, bo on był bez sensu. Więc zamknijmy sobie to i tutaj dodajmy jeszcze jakieś randomowe półpłytki, jeszcze coś takiego. No co to jest? Naprawdę on oszaleje. Przecież to jest najdziwniejszy pokój na świecie. A na dodatek dodajmy tutaj jeszcze redstone, żeby on myślał, że coś tutaj się aktywuje, jeżeli on będzie klikać, co nie? A tak naprawdę będzie on musiał przejść te sekretne drzwi. I teraz na końcu zróbmy sobie coś ciężkiego. Czyli stawmy dwie takie skrzynki, weźmy diamentowe uzbrojenie, zenchantujmy je, widzowie, na protection 2. Uwaga, wszystkie przedmioty pięknie mają protection. I do mieczyka dodajmy sharpness. Niech będzie 5. I proszę bardzo, teraz dajmy wszystkie przedmioty do skrzynki. Tak to się prezentuje oczywiście. Dodajmy jeszcze cały stack złotych jabłek. Ale po co będzie mu
to potrzebne. A widzowie, po to, żeby tutaj w tym miejscu pokonał Widera, widzowie, tak jest. Zrobimy taki nieskończony resp Widera i jedną główkę dajmy oczywiście do środka. I będzie musiał on ją postawić i z nim walczyć. To będzie naprawdę dosyć ciężkie. I jeżeli mój przyjaciel pokona Widera, to będzie mógł się dostać do ostatniego globu, czyli do globu, gdzie będzie mój domek. Tak więc wejdźmy sobie do środka. Żeby nie miał za łatwo, to zróbmy mu taką oto bedrockową platformę. I oczywiście tutaj zamieńmy ją na bariery, że nie będzie mógł w ogóle wychodzić. Widzicie to? I tam w oddali będzie mój domek. Ale najpierw zróbmy mu ucieczkę z tego, ponieważ w tym miejscu zróbmy sobie taki oto blok, który jeżeli się go otworzy, to to jest tak naprawdę, widzowie, taka półpłytka, która się otwiera. Widzicie to, widzowie? Pięknie. Więc zróbmy zejście na dół i tutaj zróbmy wyjście. Pięknie. Nie wiem, czy mój przyjaciel to znajdzie. Dajmy tutaj tabliczkę. Hahaha, nie zobaczysz mojego domku. I będzie on myślał, że nie zejdzie na dół. Ale tak naprawdę będzie mógł kliknąć to i wpaść na dół. Tak więc dajmy sobie tutaj oczywiście wodę i proszę bardzo. W tym momencie, jeżeli to otworzy, to spadnie do wody i przejdzie dalej. A w tym miejscu zaczniemy budować nasz oczywiście domek. Tak więc zróbmy sobie taki oto zarys budynku. Zróbmy sobie tutaj wejście. Zróbmy tutaj takie oto szyby, żeby on wiedział, że to jest domek oczywiście. Tutaj zróbmy jeszcze zarys oczywiście dachu, żeby to wyglądało naprawdę jak domek. Wygląda to naprawdę dosyć spoko. Przytulony domek do ściany. Dajmy w tym miejscu oczywiście drzwi, upłytki do otwierania. W tym miejscu dajmy sobie oczywiście dróżkę, niech będzie. I tutaj zróbmy sobie taki malutki stawik. Dajmy sobie tutaj oczywiście siedzenia, żeby sobie posiedzieć oczywiście przed stawikiem. Dajmy tutaj oczywiście jeszcze rybki do środka. Wow, jak te rybki wyglądają. Poza tym zróbmy taką oto latarnię, która się otwiera, pięknie. Tutaj zróbmy sobie takie mini uprawy. Posadziłem sobie tutaj melona i wejdźmy sobie do środka. No i w środku zróbmy coś prostego, czyli łóżko, crafting. Tutaj oczywiście takie oto skrzynki, piecyki i oczywiście nad piecykami takie piękne obrazki z naszymi kościami. I okej, z tej góry wygląda to naprawdę dosyć spoko, takie jakby nieosiągalne. A wystarczy oczywiście, że kliknie sobie tutaj. No i okej, wyjdźmy sobie, widzowie, i zobaczmy, jak wygląda nasz domek. Wow! Mamy tutaj lawowego parkura z mopkami, potem znajdź przycisk. Kolejny challenge to TNT. Tutaj oczywiście niebezpieczne łódki. Kolejny parkur ze speedem. Tutaj pytania i na końcu nasz oto domek. Patrzcie, jak te ryby widać śmiesznie. Co jest grane? Te ryby żyją. Nie no, widzowie, czy to za mną nie wygląda naprawdę przepięknie? Chodźmy zobaczyć Pimpka. Pimpek, Pimpek, skończyłeś już budować? Oczywiście, że tak. Zobacz na to, jaki to jest najlepszy domek. Wow, dobra, wchodzimy tam? Możemy tam wchodzić? No pewnie, zapraszam. Dobra, uwaga. Ej, dobra, jesteśmy. Co to jest za miejsce? To jest tutaj twój domek, czy co? Zanim przejdziesz do mojego domku, będziesz musiał przejść najtrudniejszy parkour na świecie. Wow, dobra, czyli to jest ten najtrudniejszy parkour, ale trudny. Ja cię sunę, ale trudny, Pimpek. No zobaczysz, jeszcze będziesz mieć trudniejsze rzeczy. Dobra, zobaczmy. Ej, tu jest motyka, ale czemu motyka? Po co mi motyka? Motyka będzie ci potrzebna, żeby rozwalić najtrudniejszego zombiaka na świecie. Trudniejszego zombiaka? W sensie... Serio, on jest mega trudny. A, najsilniejszy mop, nie? Wpadłem, co? Czemu on mnie zepchnął? Walony zombiak, dobra, teraz Pimpek, co? O, drzwi kolejne, co to? No zapraszam, zobacz sobie, ale to nie będzie łatwe. O dobra, tutaj są dwie skrzynki, co ja muszę wybrać jedną? Dokładnie, jedna jest poprawna, no a druga niezbyt. No dobra, to spróbuję sobie to... O nie, to była fejkowa skrzynka, nie! A! Wybuchło to! Kurde, tutaj było przejścia. Co było w tej skrzynce? Kilof? Po co? Sobie. Po co mi kilof? No, żeby się wydostać stąd, nie? Ale już masz przejście, więc... Teraz te położę to tutaj i uwaga, co to jest za miejsce? Kolejny parkour? No tak, ale ten jest troszeczkę trudniejszy. Czemu trudniejszy? Co ty gadasz? No, zobacz, uważaj, bo niektóre bloki nie są do końca dobre. Dobra, to mam nadzieję, że to nie jest blok. A, nie, to był przezroczysty blok! Dobra, przeskoczmy to jeszcze raz, czyli ten jest prawidłowy. Teraz wybiorę sobie na przykład ten. O, to był chyba dobry. I teraz co? Który mam wybrać? Który są... No. Dobra, skoczę tutaj. Pięknie, udało się, dobra. Oczywiście. Tak jest, dobra, a teraz jest uwaga. Wybierz mądrze, lawa albo woda. Dokładnie, Luczek, co wybierasz? No wiesz co, zawsze dajesz fake lawę, czyli że tutaj da się wpływać, a zawsze woda bije. Teraz mi się wydaje, że też tak będzie. Nie, nie jest tak, co ty zrobiłeś, dobra. Czyli woda jest prawidłowa, okej. Dokładnie, tym razem cię nie oszukałem. Tutaj masz pole minowe. Lepiej, żebyś nie dotknął tej półpłytki, bo źle to się da ciebie
ciebie skończy. Aha, czyli muszę przejść to w taki oto sposób, żeby nie dotknąć płytki, bo co, bo umrę czy co? No lepiej nie chcesz sprawdzać, co się stanie. Okej, przechodzę to i to było dosyć proste. W skrzynce mamy kość. Dokładnie. Wow. A to jest twój domek tutaj, tak? Mhm. Co to jest za domek malutki? Dobra, nie no, musisz zobaczyć mój oczywiście teraz mini domek. Dobra, Pimpek, patrz, musisz dojść do tego oto niebieskiego domku, ale zaczynasz z początku. Musisz przejść wszystkie te konkurencje, żeby dostać się do tego domku. Proszę bardzo. Naprawdę to jest tak skomplikowane? No dobra, zaczynamy. I dobra, na początku masz taki oto parkour, proszę cię bardzo. Musisz sobie tutaj pomyśleć, co się tutaj robi. Pomogę ci. No dobra, teraz muszę wskoczyć tutaj na to. To jest dosyć proste, ale tutaj... O nie, tu jest jakiś blok szlam, będę musiał się wybić, tak? Tak, tu masz dźwignię, dawaj. Wow, oh! Mnie to wybiło. Widzisz to? No, musisz trafić tam. Wow! O, pięknie, Pimpek! Jestem dobry, co? Ale mi dobrze idzie! Pięknie, to już przeszedłeś, a teraz weź sobie przedmioty ze skrzynki i teraz będziesz musiał kliknąć ten oto przycisk i pokonać te potwory. A one będą trudne? No dobra, klikam! Dasz radę! Szkielety! Szkielety to są, widzisz to? Dasz radę, dawaj, dawaj, Pimpek! Rozwalę was, wy szkielety najgłupsze, a macie tutaj ostatni i nie macie. O, koniec! Pięknie, udało ci się to pokonać, teraz wychodzimy, idziemy dalej. I uwaga, teraz przed tobą kolejne pomieszczenie, żeby dojść do mojego domku. Musisz znaleźć przycisk, który otworzy ci te oto drzwi tutaj. No widzę, są one żelazne, ale ja nie mogę, tu jest tyle przycisków. Jak ja mam znaleźć odpowiedni? Musisz dobrze szukać, proszę pana. Który przycisk... Ej, a co to... Co to jest? To jest jakaś palionowca. Czemu to są owce paliona? Bo palion wypuszcza nową piosenkę Tryb Kreatywny i ona jest spoko. A może właśnie tutaj to będzie ten przycisk? Nie, nawet w tej zagrodzie to nie jest to. Może, a zobacz w domku, rozejrzyj się dobrze w domku. Wow, tutaj na pewno będzie coś ukrytego. Może pod tym łóżkiem. Uwaga, otworzyły się drzwi. Nie. Nie, to był fejkowy. A tutaj? Aha, no nie, to nie jest dobre. Chodź... Też nie to. Chodź, podpowiem ci. Tutaj jest ten przycisk. Który, ten? Tak. Tak oczywisty? Nie wierzę w to. Naprawdę, to było takie proste. No jasne, a czemu ty nie dasz rady przejść przez to? Dobra, teraz. Dobra, ja cię otworzę. Dobra, chodzimy dalej. Dobra, a teraz kolejna konkurencja dla ciebie, Pimpek. Musisz przejść do końca. Tylko uważaj, bo tutaj jest TNT. Proszę, nie, tylko nie TNT. Jak ja tego nie lubię, ale po spokojnie, na shifcie uda mi się. Wystarczy tylko bardzo powoli iść. Na pewno ci się uda, proszę dalej. Przepraszam! Nie, tak. Co ty zrobiłeś? Ty jesteś szalony! Uważaj, uważaj, bo już byłeś na krawędzi. Nołem, no, nie rób tak. Jeszcze raz tak zrobisz, a dobra, się naprawdę zdenerwuję. Prawie. Ej, co to miało być? Sorry. Ty chcesz mnie specjalnie tak zabić, co? Na pewno. Dobra, no, ale... idę teraz tutaj. I, ej. A, klikuj, uciekaj, uciekaj. Dobra, idziemy dalej, chodź tutaj, nie tu, tu do środka. Okej, a teraz musisz przejść ten oto tutaj taki tor na tej łódce oczywiście. Tylko uważaj, bo ona spada. Nie. Dawaj, dawaj, dobra, Pimpek. Ja nie jestem zbyt dobry w takie rzeczy. Jesteś, dawaj, dawaj, jesteś bardzo dobry. Proszę, nie, czekaj, bo jak ja się kręcę. Dawaj, śmiało. Okej, dobra, idę tu i nie, proszę, 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 zaraz wypadnę stąd. Jestem tak blisko. Nie mogę stąd wypaść. Dajesz radę. Oj, tu już jest koniec, pięknie, to co ty? Jest. O, tak, jest. Okej, a w tym momencie musisz wykonać taki oto długi skok. Widzisz to? Patrz, on jest prawie, że niemożliwy. Coś takiego, przecież ja tego nigdy nie przeskoczę. Nie, ale no, dobra. Spróbuj sobie, no. Uwaga, hop, nie udało mi się. Ponieważ tutaj masz specjalny command block, który da ci pewne moce. Kliknij sobie, ja też go kliknę i patrz, jesteśmy szybsi. I można skakać, tylko musisz trafić dobrze. To już nie jest moja sprawka, ale tak, to da się przejść. Dawaj. Wow, dobra, uwaga, czekaj, skaczę. Raz, dwa, trzy, to jest kozackie. Masz to na 10 sekund, więc się pospiesz. Dobra, dobra, uważaj, uważaj, jestem. Uważaj, tutaj, stój tutaj, chodź. Bo tutaj znajdują się fejkowe bloki, które, patrz, widzisz, tutaj normalnie możesz wchodzić do lawy, przenikające bloki. O nie, czyli ja na pewno mogę bardzo łatwo zginąć. Może pójdę bokiem, bo wydaje mi się, że tutaj będzie dobre bloki, tutaj. Dobrze. Udało się. Dobrze. Kolejny myślę, że będzie w tym miejscu. Dobrze. Nie mogę, jak ja jestem mocny. Jesteś, ty tutaj skakałeś na tych dwóch, to ja może wskoczę ten w rogu. Wow, ej, ty dajesz radę. A już jesteś coraz bliżej. I zrobię jeszcze dwa skoki.
tutaj. I uwaga, dobra, przejdę sobie. Tutaj nie będzie żadnego fałszywego bloku. No na pewno. O, dobra, jest. Co jest? Jak ty to dałeś radę? Tutaj były, a tutaj akurat nie, ty wygrałeś dobrą drogę. Okej, a w tym momencie będziesz musiał odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze, czekolada czy może warzywa? No oczywiście, że czekolada jest lepsza niż warzywa. Wchodzę tutaj, no, uwaga. No nie, nie. No bo warzywa są zdrowsze i to są lepsze rzeczy. Kolejne pytanie, czy widzowie powinni subskrybować, tak albo nie? No to jest oczywiste, oczywiście, że wybieramy to. No oczywiście, że to jest dobre, gratulacje. A teraz Pimpek musisz wyjść z tego oto pokoju. Powodzenia, masz tutaj różne drzwi, redstone, półpłytki, też takie oto rzeczy, guziki, no proszę. Mhm, dobra, jest to dosyć skomplikowane, widzę, że mamy tutaj parę mechanizmów. Może czekaj, wejdę sobie tutaj na to. Nie, 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 to, czekaj, nie, 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 teraz to nie, to tak nie działa, to tak nie działa jak coś, ale dobra, nie, 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 nie. Co to miało być? Nie, to było zbyt oszukane z twojej strony, nie na tym polega haczyk, nie na tym polega no, haczyk. No dobra, czekaj, może kliknąć trzeba w guziki? Albo może w którejś z tych właśnie półpłyt? No właśnie nie, to wszystko jest zrobione na podpuchę, chodź podpowiem ci, patrz to, o! Widzisz, nie wierzę w to. Diamentowe właśnie drzwi. To otworzyłem. Diamentowe drzwi, widzisz to? No tak, ale przecież jak ty to zrobiłeś? Przecież one wyglądają tak samo jak te bloki. No tak, bo to są tajne, tajemnicze drzwi. Dobra, chodź, gratulacje. Wow. A teraz w tym momencie musisz zmierzyć się z Witherem. Weź sobie rzeczy ze skrzynek, specjalnie zenchantowane. I teraz musisz położyć główkę Withera na tej oto stronie, tutaj na tym bloku. I musisz z nim walczyć. Dobra, kładę, uwaga, pum! O, jest, dobra, tu jest Wither. Co on taki? No, on będzie mega wkurzony! O nie! No wybuchnął! A, wybuchnęły nasze bloki! Jesteśmy w nicości! Co jest? Dobra, musimy go zniszczyć razem, bo inaczej nie uciekniemy! Co to jest? Zbugowane! Dobra, on niszczy całą mapkę, ale jest! Dobra! Zabiliśmy go pięknie! Dobra! No i proszę bardzo, Pimpek! Jesteś już prawie przy moim domku, ale w tym momencie musisz tutaj jakoś przyjść, co nie? Ale czekaj, jak to nie zobaczę twojego domku? No czekaj, muszę stąd wyjść, tylko tutaj są niewidoczne bloki! No tak, nie da rady tak łatwo wyjść. Żeby zobaczyć mój domek w środku, to musisz tutaj jakoś się dostać. Jak ja mam to zrobić? Nie da się w ogóle na nic skoczyć. Czego nie widzę? Może trzeba użyć tej tabliczki? Może tej tabliczki, ale wiesz co? Mi się wydaje, że zajęłoby ci to 1000 lat, Pimpek. Pomogę ci. Patrz to. Tu jest przejście, no, widzisz tu jest! To? Tak. Naprawdę? Nigdy bym się tutaj nie spodziewał. No tak, i tutaj masz wejście do mojego domku. I co? Który domek jest bezpieczniejszy i lepszy? No wydaje mi się, że mój, co? Wow, ten twój domek jest o wiele lepszy od mojego. Wow, te filmy w kinie były naprawdę zarąbiste. Liczę na więcej, Pimpek, dzięki. Musimy jeszcze raz tu przyjść. Te kino było mega.